Miniatura to oczywiście clickbait, jednak moje rzeczywiste efekty skakania codziennie przez miesiąc i tak są zadowalające. W tym filmie bez zbędnego pierdolenia dowiesz się o korzyściach płynących ze skakania na skakance, o tym jak poprawnie skakać oraz jakich błędów unikać. Największą zaletą dla większości ludzi jest zapewne to, jak szybko można zrzucić zbędne kilogramy. Dla przykładu przez miesiąc skakania po 15 minut dziennie bez deficytu kalorycznego zrzuciłem blisko 2 kg ze 70 do 68 kg. Do skakania angażujemy głównie łydki, pośladki, brzuch i ramiona oraz wzmacniamy mięśnie otaczające kostkę, co pomaga uniknąć kontuzji. Skacząc poprawiamy kondycję i wydolność oddechową, dzięki czemu na dłuższą metę zapobiegamy chorobom sercowo-naczyniowym. W przypadku innych sportów skakanka także jest przydatna. Poprawia pracę nóg, koordynację, równowagę oraz eksplozywność, ale co ważniejsze, angażując tyle mięśni, zwiększamy świadomość własnego ciała. Istotnym atutem jest także niewielka ilość miejsca, jakie potrzebujemy oraz niskie koszta. Dobrą skakankę możemy kupić już za około 20 zł. Zawsze rozgrzej się lub skacz pod koniec treningu. Uchwyt złap wyżej całą dłonią dla większej kontroli. Dostosuj odpowiednią dla siebie długość, nadepnij na linę i jeśli uchwyty są na wysokości łokci lub sutków, to powinno być git. Podczas skakania nadgarstki trzymaj bliżej ciała, im szerzej, tym częściej zahaczysz o nogi. Zachowaj poprawną postawę ciała, wyprostuj się, ściągnij barki i zablokuj. Nie skacz za wysoko, a już na pewno nie odrzucaj nóg w tył. Miarą skakania podskoki powinny być coraz niższe, by docelowo podskakiwać tylko na kilka centymetrów. Stopy staraj się trzymać w linii, nie machaj nimi na boki, bo szkodzisz stawom. Pracuj rękami tak, by lina była napięta podczas skakania. Luźna lina równa się częstsza skucha. Skakanie na skakance to świetna alternatywa treningu cardio. Skakać możesz oglądając film czy słuchając muzyki, która może Ci pomóc znaleźć rytm i lepiej skakać. Po czasie ćwiczenie to stanie się dla Ciebie automatyczne i nie będzie wymagało takiego skupienia. Nie łam się, jak nie będzie Ci wychodzić. Zanim się obejrzysz, będziesz robić podwójne skoki, czyli tak zwane double unders. Czy nawet potrójne. Bierz skakankę, ćwicz i baw się przy tym. Teraz jest na to lepszy czas niż kiedykolwiek.